Amazon to przepiękna historia wzrostu biznesu, a co za tym idzie ceny akcji. W Amazona zainwestowałem już około 25 tysięcy złotych. Akcje tego giganta stanowią ponad 28% mojego aktualnego portfela akcji indywidualnych. Skąd takie przekonanie co do słuszności tego wyboru? Zapraszam. Po pierwsze, Amazon Web Services w skrócie AWS, czyli rozwiązanie chmury obliczeniowej Amazona działające w w takiej metodzie infrastruktura jako usługa. Amazon jest liderem na tym rynku. Jest to branża, która rozwija się bardzo szybko w ostatnich latach i jeszcze ma przed sobą wiele lat rozwoju. Jak widzicie Amazon jest tutaj liderem. Na koniec 2021 roku przychody z Amazon Web Services stanowiły 33% całego rynku, a sam rynek w poprzednim roku, czyli z porównaniem do 2020 wzrósł prawie o 40%. Analitycy zakładają, że jeszcze przez następne lata sam rynek będzie rósł o około właśnie 20% i podobne estymacje są w ramach właśnie wzrostu AWS-u i możemy tutaj zauważyć taką powiedzmy trójwładzę na ten moment i widzimy, że AWS jest tutaj królem, na drugiej pozycji 21% to jest Azure od Microsoftu i podium zamyka Google Cloud z 10% i ważną kwestią jest to, że ciężko będzie tak naprawdę zabrać się tą pozycję Lidera od Amazona. Ta infrastruktura jest już położona na całym świecie. Ten sprzęt ma swoje własne alternatywne zasilanie. I tylko największe firmy na świecie będą w stanie jakkolwiek rywalizować z Amazonem. Natomiast w związku z właśnie tym Amazon Web Services mamy mnóstwo ofert pracy dla programistów, inżynierów, a także mnóstwo certyfikatów jest to taka, taka trochę samonakręcająca się spirala, od której ciężko odejść, aczkolwiek wiadomo, w IT rzeczy często się zmieniają. Natomiast tutaj z uwagi na to, że ta cała architektura czy infrastruktura to jest w dużej mierze hardware. Wydaje mi się, że bardzo. Bardzo ciężko będzie komukolwiek zagrozić Amazonowi na pozycji lidera. I teraz taka ciekawostka. Na przykład Netflix działa właśnie na AWS-ie, czyli to, że możemy sobie z każdego niemal miejsca, jeśli mamy internet, odpalić jakikolwiek film na Netflixie. To właśnie dzięki Amazon Web Service gdzieś natknąłem się na jakiś artykuł czy wywiad, gdzie sam Netflix powiedział, że jeśli mieliby zrezygnować z usług Amazona i przejść na inną chmurę, to zajęłoby im to przynajmniej dwa lata. Także zobaczcie też, że klienci Amazona też są już raczej do tej chmury przywiązani. I teraz tą infrastrukturę mógłbym trochę porównać do takiej firmy, która sprzedaje całą logistykę, sprzedaje sprzęt, sprzedaje kilofy w czasie gorączki złota. Czyli nie zarabiamy tutaj na samym złocie, jak widzicie, tylko na tej całej logistyce, której może można powiedzieć, że nie widać. Natomiast wszystkie teraz firmy przechodzą właśnie na chmurę z różnych branż i jeszcze o klientach Amazona wam właśnie później opowiem. Kto korzysta z ich usług? Tutaj właśnie widzicie wykres wzrostu Amazon Web Services. Początkowo te wzrosty były niemal niebotyczne z roku na rok 70-80%. Widzimy, że to spowalnia. To jest jakby zrozumiałe. Rynek jest coraz bardziej zapełniony tymi usługami. Natomiast to też spadało tutaj, jak widzicie, niby mało, ale to jest tak naprawdę 30% rok do roku i tak bardzo dużo. I przyspieszyło w ostatnich latach, w ostatnich tutaj kwartałach. Natomiast no, w długim terminie należy się spodziewać, Spadku tutaj tego wzrostu do właśnie okolic 20%. To i tak jest naprawdę nieźle, 20% rocznie rosnąć. I teraz, właśnie, kto korzysta z Amazon Web Services? To nie jest taka klarowna odpowiedź. Nie każdy się tym chwali, ale tutaj znalazłem artykuły, właśnie, ile poszczególne firmy płacą miesięcznie Amazonowi za ich usługi. Jak widzicie, Netflix 20 milionów dolarów, Twitch 15, LinkedIn 13, Facebook 11, Adobe 8, Twitter 7. Nie ma tutaj tutaj na przykład Disney Plus, a Disney Plus nawet tutaj była jakaś prezentacja inżyniera z Disneya, który chwalił się jak tutaj to rozwiązanie skonfigurowali dla Disneya Plus, także to są biznesy, które będą jeszcze przez lata, lata zarabiać na takim modelu, i wszyscy będą płacić Amazonowi za umożliwienie im tego zarobku. Także jest to świetna część biznesu Amazona. I tylko zobaczcie, jak tu na podstawie zysku operacyjnego, jak właśnie wygląda wzrost AWS-u. Tu widzimy właśnie ten zysk operacyjny dla Stanów czy tam północnej Ameryki. Zyski międzynarodowe. Tu widzimy, że bardziej tu były straty i tutaj pięknie jak Rośnie nam AWS 18,5 miliarda dolarów w ostatnim roku i będzie jeszcze rosło w okolicach 20% rocznie przez najbliższe lata. No, jest to powiedzmy drukarka pieniędzy dla Amazona i o tym właśnie opowiem później, bo Amazon będzie miał tyle pieniędzy, że sam jestem ciekaw, co oni będą z tym wszystkim robić. Drugim powodem, dlaczego tyle zainwestowałem w Amazona, jest ich dział reklamowy. I na co ja chciałem zwrócić uwagę, zobaczcie, jaki jest ten wskaźnik. Konwersji na Amazonie, wykorzystując reklamy na Amazonie, to jest 10%, kiedy na Google mamy 3,75%, także ponad dwa razy, prawie trzy razy większy wskaźnik konwersji. I dlaczego tak się dzieje, i dlaczego mam wrażenie, że będzie coraz lepiej? Amazon ma własne dane dotyczące klientów, które mogą być właśnie idealnie skrojone dla reklamodawców. To znaczy, jeśli ktoś przychodzi na stronę Amazona, na ten marketplace Amazona, i kupuje jakiekolwiek rzeczy tam, to Amazon to są ich dane. Oni dokładnie wiedzą, że ten klient kupił takie rzeczy. No i na podstawie różnych algorytmów itd. Tak dokładnie mogą określić profil tego klienta i też nie mają problemów powiedzmy z pobieraniem tych danych, bo to jest klient, który zarejestrował się u nich na platformie. To jest coś, co wyróżnia ich. Od na przykład takiej mety, która właśnie ma teraz problemy na sprzęcie, na przykład, Apple'a, gdzie tam użytkownik musi się zgodzić na śledzenie i tak dalej. Także to jest ogromna przewaga, która tylko będzie się pogłębiała, mam wrażenie. I zobaczcie teraz, tak w kontekście właśnie przychodu z reklam, jak to się zmienia w ciągu ostatnich kilku lat i jak prognozowana będzie ta zmiana na podstawie właśnie trzech firm: Google, Facebook, Amazon, trzy największe tutaj firmy w zakresie cyfrowych reklam. Zobaczcie, że Amazon. Pięknie rośnie i coraz większą część tego tortu zabiera, właśnie z powodu tego, że te reklamy tam po prostu są bardziej efektywne i chętniej reklamodawcy będą płacić te pieniądze na reklamy w Amazonie. Także cały ten biznes reklamowy obok Amazon Web Services to jest konkretny koń pociągowy przynoszący konkretne zarobki dla Amazona. Trzeci powód to Amazon Prime. Jest to taka usługa subskrybowania, powiedzmy, Amazona, i za tą usługę można dostać bardzo dużo. Dużo, zwłaszcza tutaj w tych krajach rozwiniętych, ale już też widzimy, że Amazon wchodzi do Polski coraz bardziej i w ramach tej usługi, na przykład w Stanach, mają za darmo gwarancję odebrania paczki w następnym dniu po zamówieniu. Dodatkowo tutaj dochodzą właśnie te gry, filmy Amazon Prime, i tu macie wykres, właśnie jak rośnie ta liczba subskrybentów w ramach tylko Stanów Zjednoczonych. Na całym świecie jest to 200 milionów, a tutaj w samych Stanach 150, także też jeszcze widzimy spory, potencjał do wzrostów na całym świecie i w ostatnich miesiącach Amazon zwiększył ten abonament roczny dla Stanów Zjednoczonych o 20 dolarów i zobaczcie, że przy takiej liczbie subskrybentów daje nam to prawie 3 miliardy dolarów więcej po prostu od tak, po takiej decyzji. No niesamowity power, jeśli chodzi o generowanie większego cashu dla firmy. I tak jak mówiłem, Amazon na świecie ma 200 milionów subskrybentów i żeby oddać wam kontekst tego, ile to jest, to zobaczcie na przykład Apple Music przez tyle lat działania mają 78 milionów Costco, jedna z największych sieci handlu detalicznego w Stanach, właśnie oferująca też taki model subskrypcji, 111 milionów Disney+, Plus 104 Netflix 222, 22 miliony więcej niż Amazon. I teraz jeszcze co chciałem dodać a propos tego Amazon Prime, to w Stanach no, ludzie już opłacają ten Amazon Prime niemal jak abonament za telefon. Nie ma tam w ogóle zastanawiania się, czy warto, czy nie warto. Te przesyłki darmowe w następny dzień, plus ta cała reszta no, jest zbyt wygodnym rozwiązaniem, żeby ktokolwiek myślał o tym w kategoriach ojej, jak to drogo, czy coś w tym stylu. Po drugie, bardzo jestem ciekaw, jak będzie miał się taki ekosystem tego Amazon Prime w kontekście właśnie tego marketplace'u, tych darmowych przesyłek, a z drugiej strony filmów, których będzie coraz więcej, bo Amazon mocno w to inwestuje. Mogliśmy zauważyć po premierze Squid Game na Netflixie wzrost sprzedaży jakichś tam wansów, butów, w których ci aktorzy w Squid Game grali i bardzo jestem ciekaw, czy na przykład najbliższa premiera wład Pierścieni nie będzie też w tym stylu wykorzystywana, że właśnie będzie ta premiera tego serialu, na którego poszło też bardzo dużo pieniędzy i różne ubrania, pamiątki, jakieś e, maskotki nie będą sprzedawane w ramach Amazona i to jeszcze podbije cały ten przychód z serialu. Także to też jest bardzo ciekawa tutaj relacja. Może być bardzo ciekawa relacja w przyszłości. Kolejnym powodem są trzy zasady Amazona, które moim zdaniem oddają najlepsze podejście do biznesu. To jest przede wszystkim, jak to. W Bezos mówi obsesja na punkcie klienta, obsesyjne sprawdzanie, czego klient potrzebuje, i nie tylko odpowiadanie na potrzeby klienta, ale też samemu wyszukiwanie, czego ten klient jeszcze będzie mógł potrzebować i co mu tam nie pasuje, czego jeszcze nawet sam klient nie potrafi wyrazić. Niesamowita sprawa. Drugie to właśnie skupienie na innowacjach zaraz będziemy o tym mówić. Ta spółka cały czas bardzo dużo inwestuje bardzo dużo próbuje właśnie różnych innowacji jakiegoś takiego pionierskiego podejścia. I po trzecie podejście, Długo, długoterminowe w Amazonie nie patrzą na najbliższy kwartał, na najbliższe 2-3 kwartały. Tam już patrzą na kolejne lata, jakie będą trendy i co tam można robić. I teraz te pieniądze, które inwestują, dopiero zauważymy w przyszłości. Jeśli miałbym powiedzieć, co oddaje najlepszą firmę w kilku słowach, to mam wrażenie, że to są właśnie te trzy punkty. I teraz, żeby właśnie nie być tak gołosłownym, na podstawie tych trzech zasad, zobaczcie, mimo że to jest gigant już technologiczny, jak oni podchodzą do inwestycji. I tu macie wykresy. Tutaj u góry jest Research and Development, czyli te wszystkie wydatki związane z rozwojem, a poniżej jest wykres na CapEx, czyli taką powiedzmy działalność inwestycyjną. I zobaczcie, jak Amazon wygląda na tle konkurentów tego Big Techu. Tu widzimy, że sam Amazon wydaje na CapEx, w ostatnim roku wydał na CapEx prawie tyle samo, co wszystkie te pozostałe firmy razem: Google 25, Microsoft 20, Facebook 18,5 i Apple 11. 11. Amazon w tym czasie 61 miliardów dolarów na CapEx. I podobnie tutaj mamy właśnie na Research and Development. Amazon 56 miliardów, Google 31, Facebook 25, Apple 22, Microsoft 21. To jest mniej więcej podobne są te liczby. Troszeczkę też, jak widzimy, Google odstaje, ale no Amazon co robi, to jest coś niesamowitego. I teraz w kontekście tego, ile oni teraz wydają na dzień dzisiejszy na inwestycje, zobaczcie, co Jeff Bezos mówił o AWS. Się, że ten niesamowity sukces, jaki mają z AWS-em, według niego jest spowodowany tym, że mieli 7 lat buforu, czy 7 lat wcześniej zaczęli niż ich konkurencji właśnie z tym AWS-em. I teraz ten AWS jest koniem pociągowym wszystkich zarobków Amazona, gdzie Amazon może znowu próbować różnych rozwiązań, inwestować i wynajdywać kolejne rzeczy na wiele lat przed konkurencją. I teraz miejcie na uwadze te wielkie wydatki, jakie Amazon prowadzi. Jeśli ktoś inwestuje sobie od tak, po prostu patrząc na wskaźniki, mógłby powiedzieć, że no Amazon jest teraz bardzo drogi, 47 ceny na dozysk, kiedy Apple ma 27, Microsoft 30, Google 22, Facebook 15, a Netflix 30. No, ewidentnie Amazon jest tutaj bezkonkurencyjnie najdroższy. Tylko zwróćcie uwagę, że jeśli oni tyle wydają na inwestycje, no to te wszystkie wydatki obniżają ich dochody. Jeśli spojrzymy na cenę do sprzedaży czy cenę do przychodów, to widzimy, że teraz sytuacja się odmienia. Amazon w tym kontekście jest najtańszy. Dlatego moim zdaniem, aktualnie Amazon jest niedoceniany, jest naprawdę tani. Tu widzimy, że Facebook, który ostatnio mocno zleciał w dół, albo nawet Netflix, obie te spółki mocno poleciały w dół, a i tak mamy cenę do przychodów powyżej 5, kiedy Amazon to jest zaledwie 3,34. Już nie mówiąc tutaj o takim Microsoftcie, który ma 11,5. To jest też taka nauka dla nas, że nie zawsze na pierwszych wskaźnikach od razu możemy coś wyczuć, trzeba na to spojrzeć głębiej i też na przykład wiele razy możemy sobie pomyśleć, że capex czy R&D no to są wydatki i są postrzegane jak jako jakiś minus, no bo to jest wydatek, żeby prowadzić biznes, no nie w kontekście Amazona. Ja mam wrażenie, że tutaj to jest właśnie ogromny plus tej spółki, że mimo, że są gigantem technologicznym, to zachowują się jak jakiś startup i odpalają coraz to kolejne biznesy. Na pierwszy rzut oka zupełnie ze sobą niepowiązane, ale kto wie, co oni mają tam w głowie w przyszłości, a nawet jeśli nie będą powiązane, no to tak naprawdę kupujemy wielki konglomerat różnych spółek i kupując jedną spółkę, jesteśmy zdywersyfikowani na wiele różnych scenariuszy. I powiem więcej, jeśli oni tyle wydają na Research and Development i CAPEX, co ogólnie obniża ich dochody, no to tak naprawdę też obniża ich podatki. Także jeśli chodzi o tą firmę, to jest tylko dobry znak. Mam nadzieję, że taki materiał też wam się spodobał. Trochę wyszliśmy poza te wskaźniki i patrzenie na jakieś tam wykresy. Wyszliśmy trochę głębiej w dany biznes, żeby pokazać wam, czym się może charakteryzować różne podejście biznesowe. Pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna. Chciałem tylko wam powiedzieć, w co ja zainwestowałem, ale jeśli wy sami chcecie inwestować w Amazona, na przykład, to oczywiście zróbcie własny research.